Szanowni, w tym filmie chciałem porozmawiać o silnikach. To się zmniejszę, bo będzie trochę grafiki i będę zajmował miejsca. O silnikach, czyli takich urządzeniach, silnikach cieplnych, które przekształcają dostarczaną im w postaci ciepła energię na pracę. To jest ciepło, to jest praca, no ale muszą także jakby brać pod uwagę energię wewnętrzną, to znaczy zasadę zachowania energii, termodynamiczną zasadę zachowania energii, którą wyraża pierwsza zasada termodynamiki. No i jak taki silnik tak naprawdę działa? No, mamy substancję roboczą w cylindrze. Substancja robocza ma jakieś ciśnienie, objętość, temperaturę. Dostarczamy ciepła z źródła ciepła, które w tym języku nazywa się grzejnicą i ma jakąś temperaturę T1 wysoką. No, ciepło zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki idzie na wzrost energii wewnętrznej i wykonaną pracę. W związku z tym energia wewnętrzna rośnie, ciśnienie rośnie, gaz w zbiorniku wykonuje pracę, wypycha tłok i tam na końcu tego tłoka jest korbowód. No i co dalej? Co dalej? No tłok jest wypchnięty, no i teraz trzeba jakoś sobie poradzić, żeby ten silnik wrócił z powrotem do stanu początkowego, tak? Nie był tylko silnikiem jednego cyklu. No więc no można sobie wyobrażać różne pomysły. No można na przykład sobie wyobrażać, że tam jest koło zamachowe i to koło zamachowe powoduje, że tłok wraca, korzystając z energii, które już to koło zamachowe posiada. Koło zamachowe wykonuje pracę nad gazem, no tylko, że okej, tutaj temperatura wzrosła, może nie tak bardzo, jakby wzrosła, gdyby tłok był zablokowany i całe ciepło szło na wzrost energii wewnętrznej, ale trochę wzrosła. No i teraz, jeżeli sprężymy ten gaz, to ona wzrośnie nadal, tak? W związku z tym nie wrócimy do stanu początkowego. No i widać, że jedyny pomysł, który przychodzi do głowy, to jest taki, żeby w tym miejscu, gdzie była grzejnica, teraz przystawić chłodnicę, coś o temperaturze niższej niż temperatura tego gazu. No, ciepło przepłynie z gazu do chłodnicy, energia wewnętrzna się zmniejszy, ciśnienie się zmniejszy i gaz wróci do swojego stanu początkowego i ten cykl można zaczynać od początku. Otóż widać tutaj, na czym nam powinno zależeć? Powinno nam zależeć na tym, żeby jeśli wkładamy pewną ilość ciepła na tym etapie, w tym cyklu, no to potem wykonana praca jest jak największa. W związku z tym jest pojęcie sprawności, które jest po prostu stosunkiem wykonanej pracy do włożonego ciepła. No i popatrzcie, ponieważ nasz gaz wrócił do tej samego stanu, ma ten samo ciśnienie, objętość i temperaturę, to jego energia wewnętrzna jest taka sama, a zatem z pierwszej zasady termodynamiki wynika, jak się trochę zastanowić, że ta wykonana praca to jest różnica ciepła, które zostało dostarczone i ciepła, które zostało odebrane. No i tak wygląda wzór na sprawność silnika cieplnego. I teraz popatrzymy na to, jak działają różne urządzenia termodynamiczne. Są silniki, ale także na przykład kłódziarki i pompy cieplne. No to silnik właśnie tak działa, tak? To wziąłem te rysunki z takiego popularnego podręcznika fizyki, Stokes, i pobiera ciepło silnik z ciała o wyższej temperaturze, to jest C, czyli ciepłe, wykonuje pracę i oddaje część już bezużytecznego ciepła ciału chłodnemu, Z od zimne. No to wszystko, to ciepło, które tutaj zostało przekazane chłodnicy, jest już bezużyteczne, bo nie ma jak go wykorzystać jeszcze raz. Ta energia jest bezużyteczna, bo trzeba by zwiększyć temperaturę znowu, żeby mogła być wykorzystana. W związku z tym no, można powiedzieć, że trochę energii zawsze musi się marnować. No istnieją też inne urządzenia, takie jak lodówka. No lodówka na przykład pobiera ciepło z zimnego wnętrza lodówki i
kosztem dostarczanej energii, to jest lodówka elektryczna najczęściej, w związku z tym pobieramy tę energię z sieci elektrycznej, oddaje ciepło do otoczenia. Tak? Dlatego nie można ochłodzić kuchni, otwierając drzwi od lodówki, bo temperatura kuchni się zwiększy, dlatego że energia wewnętrzna zwiększy się o energię dostarczaną lodówce z sieci elektrycznej. Tak samo może działać pompa cieplna, to jest cudowne zupełnie urządzenie, polegające na tym, że w zimie pobiera ciepło z otoczenia chłodnego i dzięki zasilaniu oddaje to ciepło do wnętrza domu. No i teraz w przypadku lodówki albo pompy cieplnej stosuje się wskaźniki efektywności. W przypadku lodówki to jest stosunek ciepła, które pobieramy z zimnego wnętrza lodówki do włożonej pracy, a w przypadku pompy cieplnej to jest stosunek ciepła, które przekazujemy do wnętrza domu, do włożonej pracy, do energii dostarczonej przez energii elektrycznej pobranej z sieci. I proszę sobie wyobrazić, że takie pompy cieplne współcześnie mają ten współczynnik, wskaźnik efektywności rzędu 3-4. To znaczy, że są 3-4 razy bardziej efektywne niż kaloryfery olejowe zasilane energią elektryczną, dlatego że taki kaloryfer olejowy no, może dać tylko ciepło równe energii elektrycznej dostarczonej do grzałki. Więc współczynnik tego efektywności tego kaloryfera olejowego to jest 1 w najlepszym przypadku, a w przypadku pomp ciepła 3 lub 4. No i oczywiście bardzo zachęcam do stosowania pomp ciepła do ogrzewania domów. Jak wygląda to ograniczenie? Sprawność takich urządzeń, no jeśli chodzi o sprawność silników, to najlepsze parowozy to miały sprawność nie większą niż 10%. W przypadku nowoczesnych silników diesla to jest 25-30%, a o wskaźniku efektywności pomp ciepła, żeśmy mówili przed chwilą. No i oczywiście pojawia się pytanie za milion dolarów, czy można zbudować silnik, którego sprawność równa się 1, to znaczy taka, który będzie pobierał ciepło z grzejnicy, z tego ciepłego zbiornika ciepła i wykonywał pracę i pracował tak bez przerwy. No już żeśmy na poprzedniej tablicy doszli do wniosku, że raczej się nie da czegoś takiego zrobić. No podobnie idealna chłodziarka, która by pobierała ciepło z ciała, ze zbiornika o temperaturze niższej i przekazywała je do zbiornika o temperaturze wyższej. No takie sytuacje się nie zdarzają. A nigdy nie jest tak, że jak złączymy ze sobą, nie wiem, dwa ciała, jedno o wyższej temperaturze, drugie o niższej, to nagle to chłodniejsze ciało stanie się jeszcze bardziej chłodne, a to cieplejsze się podgrzeje, chociaż oczywiście z punktu widzenia zasady zachowania energii wszystko mogłoby być w porządku, bo ta energia wewnętrzna pobrana z ciała chłodniejszego byłaby po prostu przekazana ciału cieplejszemu. Zawsze ten proces przebiega w drugą stronę. No i odpowiedzialna, czy wyjaśnieniem tego jest druga zasada termodynamiki, która mówi w różnych jakby sformułowaniach, jest ich wiele, że niemożliwa jest budowa takiego silnika, a z drugiej strony, że ciepło nie przepływa, nigdy nie przepływa spontanicznie z ciała zimniejszego do cieplejszego. No i tych sformułowań jest wiele i żeby na studiach studentów męczy się dowodzeniem ich równoważności, no ale tu możemy udowodnić prostą równoważność jednego i drugiego sformułowania. W takim kierunku, to też jest rysunek z OpenStax, w takim kierunku, że gdyby możliwe było pobieranie spontaniczny przepływ ciepła z ciała o niższej temperaturze do ciała o temperaturze wyższej, to możliwa byłaby także skonstruowanie silnika działającego bez przerwy, bez odprowadzania ciepła do otoczenia. No, tu mielibyśmy zwykły silnik cieplny, który pobiera ciepło z cieplejszego zbiornika, wykonuje pracę i oddaje ciepło do zbiornika chłodniejszego, do chłodnicy, a tutaj
to cudowne urządzenie, ta cudowna chłodziarka, która bez wykonywania, bez pobierania energii z zewnątrz powoduje, że ciepło przepływa z ciała o temperaturze niższej do ciała temperaturze wyższej i to ciepło by sobie tak krążyło, a pracę byśmy wykonywali bez przerwy. Więc połączenie takiej idealnej chłodziarki z rzeczywistym silnikiem cieplnym dałoby nam idealny silnik cieplny, który przekształca ciepło pobrane z jednego źródła na pracę. No właśnie, druga zasada termodynamiki ma poważne życiowe konsekwencje i o tym będziemy też jeszcze opowiadać, no ale ona ogranicza sprawność silników cieplnych, w taki sposób, że nie może być wyższa, nie może być, musi być mniejsza, równa, jest równa tylko w przypadku idealnego, bezstratnego silnika cieplnego. Takiemu wyrażeniu to jest 1, sprawność 1 oznaczałoby silnik, który przekształca całe ciepło w pracę, nie oddaje nic do chłodnicy. 1 minus stosunek temperatury bezwzględnej chłodnicy do temperatury bezwzględnej grzejnicy albo temperatury bezwzględnej tego zimnego zbiornika do temperatury bezwzględnej zbiornika ciepłego. No i możemy tutaj sobie podstawić jakieś liczby. Pamiętamy w przypadku lokomotywy, chłodnicą jest po prostu otoczenie. Mające tam temperaturę pokojową, nie wiem, 10-20 stopni Celsjusza, czyli 290 powiedzmy stopni Kelwina, no a rozgrzana para, która jest tym czynnikiem roboczym, to może być przegrzana para, no może mieć temperaturę kilkuset stopni Celsjusza nawet. Tak czy inaczej sprawność nie może być zbyt duża. No i to właśnie jest cała historia silników cieplnych, cała tajemnica silników cieplnych i ich wiedzy na temat tego, jak działają i jak dalece można je optymalizować. Dziękuję bardzo.